Klasę siódmą, witam na internetowej... Klasę siódmą, witam na internetowej lekcji muzyki. Spotykamy się tutaj w takich nietypowych, ale pięknych okolicznościach przyrody, pomijając to, że nacierają tutaj na mnie różne robale, mniejsze i większe, więc być może się zdarzy, że będę się odganiał od nich. Ale myślę, że jakoś dotrwamy do końca. Dzisiejszy temat lekcji, proszę sobie go zapisać, to geniusze klasycyzmu, Ludwig van Beethoven. O nim dzisiaj sobie troszeczkę opowiemy. Jesteśmy od kilku lekcji w epoce klasycyzmu. Mamy trzech wielkich, wybitnych twórców klasycznych, tych właśnie na piedestale, czyli Józefa Haydna, Wolfganga Amadeusza Mozarta i właśnie dzisiejszego Ludwiga van Beethovena. Zatem wszyscy trzej klasycy żyją w Wiedniu. Józef Haydn poszerzył orkiestrę symfoniczną, ponieważ była mu potrzebna większa. Z baroku odziedziczył małą orkiestrę, wspomaganą zaledwie klawesynem, i to było niewystarczające, zwłaszcza do większych przestrzeni, czy do przestrzeni poza salami koncertowymi, czyli na polu, prawda, gdzieś tam. A zatem to potrzeba wymogła na Haydnie chęć zwiększenia orkiestry i rzeczywiście po jej zwiększeniu do dzisiaj praktycznie pozostała taka, jaką stworzył Haydn. Dlatego jest nazwany ojcem orkiestry symfonicznej. Ale też jakby stworzył zasady budowy allegro sonatowego. Allegro sonatowe to jest pierwsza część trzech albo czterech części dużego utworu. Bo tak wyglądają na przykład symfonie, tak wyglądają koncerty klasyczne, tak wygląda budowa kwartetu, utworu kwartetu na kwartet smyczkowy, czyli jakby większość utworów czy sonaty, większość takich utworów była oparta na budowie allegro sonatowego, które stanowiło zawsze pierwszą część, a czasami nawet też ostatnią. I ta budowa polegała na tym, że zawsze musiały być dwa tematy muzyczne, dwie główne, zasadnicze melodie. Ale musiały ze sobą te melodie kontrastować. Jeśli jedna była szybsza, żywsza, weselsza, to druga była spokojniejsza, czasem smutniejsza. I teraz te dwa tematy były pokazywane, potem się zazębiały, potem były kawałki tych tematów łączone. A zatem na tym budowano całe utwory, czy całe części tych utworów. No, gdybyśmy mieli to w jakichś punktach przedstawić. Coś nam się dzisiaj nie układa, wszystkie poprzednie odcinki poszły super, a teraz najpierw pamięć się wykończyła, potem wiatr zdmuchuje kamerę, ale nic, to nie przejmujemy się, zmieniliśmy trochę miejsce i czas. Wracamy do przerwanego wątku. Jak mówiłem, mamy tutaj jakby taką kwestię budowy utworu, czyli nazwiemy to allegro sonatowe. I ten przepis wyglądałby, gdybyśmy chcieli go punkt po punkcie omówić, to wyglądałby następująco. A zatem na pierwszym miejscu mamy dwa tematy muzyczne, dwie melodie, które kontrastują w stosunku do siebie, czyli jeśli jedna jest szybka, wesoła, skoczna, to druga będzie wolniejsza, smutniejsza. I potem następuje i ta część, ta pierwsza tego allegro, gdzie pokazane są te tematy, nazywa się ekspozycją. W ekspozycji właśnie mamy ukazanie tych dwóch kontrastujących się melodii, najpierw jednej, potem drugiej. Potem mamy coś takiego, co się nazywa przetworzeniem, czyli mamy kawałki tych melodii, które mieszają się ze sobą, kawałek tej, fragment następnej, a zatem dużo się dzieje. Wszystko, co się ma dziać w tym utworze, to właśnie się dzieje w tak zwanym przetworzeniu.
a zatem jest to, żeby to przetworzenie miało miejsce, no to musi być odpowiedni materiał. Stąd te dwa tematy, jeden taki, drugi inny, czyli skrajne, bo również skrajne mają być też emocje w tym utworze. Potem następuje tak zwana repryza, czyli wszystko wraca do punktu wyjścia, czyli wszystko się uspokaja. Jeśli utwór wyszedł ze swojej tonacji, to wraca do tej tonacji. I wreszcie to wszystko zmierza ku końcowi tej pierwszej części Allegra sonatowego, czyli w ogóle Allegra sonatowego, czyli do kody. Koda to już jest samo zakończenie, kończący się kadencją. I to jest właśnie ta, powiedzmy, 1/4 utworu. To jest ten schemat komponowania utworów klasycznych, któremu podporządkowali się no, wszyscy klasycy. My mówimy tutaj o trzech klasykach wiedeńskich, czyli jeszcze raz Józefie Haydnie, który tutaj ma w tym tworzeniu tych zrębów muzyki klasycznej największe zasługi. Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie, no o nim to już będzie osobna lekcja, oraz najmłodszym z klasyków Ludwigu van Beethovenie. A zatem mamy tu coś, co jest wspólne dla klasyków i dlatego też muzykę klasyczną nazywamy klasyczną, ponieważ spełnia ona pewne wymogi, pewne wzory jakby stworzyła i te wzory można odnaleźć w tych utworach. Ale co tutaj jest ważne, to postawa twórcza dzisiejszego bohatera, czyli Beethovena. Beethoven, możemy powiedzieć śmiało, że mimo iż należy do tych trzech wspaniałych, jedynych, najważniejszych klasyków wiedeńskich, jest jednak inną postacią, inną osobowością twórczą. Wychodzi poza ramy klasycyzmu. I teraz można zadać pytanie, dlaczego on wychodzi poza ramy klasycyzmu? Czy może dlatego, że jest najmłodszym z klasyków? Czy też może dlatego, że jednak jakieś przeciwności losu, które go spotkały, choroba, niedyspozycje, sprawiły, że jednak inaczej widział, inaczej słyszał ten muzyczny świat. Beethoven, jak już powiedziałem wcześniej, mieszkał, tworzył, pracował, doskonalił się już w Wiedniu, ale przybył, urodził się w Bonn, czyli w Niemczech. Jego przodkowie pochodzili z kolei z Belgii. I tutaj taka ciekawostka co do etymologii nazwiska Beethoven. Wiemy wszyscy, jak pisze się to nazwisko. I teraz proszę posłuchać, ja to przeczytam. Jego przodkowie byli katolickimi rolnikami z terenów dzisiejszej Belgii. Van przed nazwiskiem nie oznacza, jak niemieckie von, rodowodu szlacheckiego, lecz jest typowym członem pospolitym nazwisk niderlandzkich. To się zgadza, czyli wielu Holendrów, wielu Belgów ma przed swoim nazwiskiem Van. Czy to coś znaczy? No chyba niewiele. Jak ja byłem w Holandii i to na plakatach też pisano Van Miśkiewicz. No to sami możecie się tutaj jakby przekonać o tym. Ale wróćmy do tego, co tutaj jest napisane. Istnieją dwie główne hipotezy o pochodzeniu nazwiska Van Beethoven, które figuruje już w kronikach z XIII wieku. Według pierwszej oznacza ono zburaczanych ogrodów. Zburaczanych ogrodów, czy też pól gospodarstw. Bet to jest burak, a hoven to są ogrody. Także w znaczeniu ziemi razem z budynkami. Druga hipoteza wskazuje na inne rdzenie. Bet lepszy, lepsza, lepsze oraz owe gleba. Czyli jest faktem, że istniała we Flandrii miejscowość Betuwe, w późniejszych wiekach pisana tak jak nazwisko Beethovena, właśnie Beethoven. A zatem mogło ono należeć do osadników, którzy znaleźli gdzieś tą lepszą ziemię. To taka ciekawostka co do nazwiska, etymologii nazwiska Beethovena. Niemniej klasyfikujemy go jako
człowieka część tego, tego obszaru kulturowego, którym dysponował Wiedeń, tam tworzył największe swoje dzieła, tam został uznany, zresztą na początku bardziej jako pianista, wykonawca, niż jako kompozytor. To się potem zmieniało. Mówiłem wcześniej o tym, czy aby jego inność troszeczkę muzyczna nie wynikała ze schorzeń, z choroby. No, można się domyślić. Wiemy, że Beethoven już w dosyć wczesnym wieku zaczął głuchnąć. Głuchota fizjologiczna to jest rzecz nieporównywalna z tą, jak z takim stanem, jak wtedy, kiedy zatkamy sobie uszy. Wtedy człowiek słyszy, odbiera dźwięk przez drgania, przez kości, przez ciało. Człowiek głuchy, jeśli nic nie słyszy, to naprawdę nic nie słyszy. Oczywiście Beethovena to spotkało i narastało stopniowo u Beethovena ta choroba. Niemniej jednak zaczął głuchnąć i dla muzyka, dla kompozytora jest to najwyższa tragedia, największa. Przecież ślepota by mu tak nie przeszkadzała jak głuchota. I mimo to ta wielkość Beethovena polega właśnie na tym, że Beethoven co robi? On tworzy, on pisze muzykę, którą słyszy wyłącznie we własnej głowie. I to jest niesamowite. Swoje największe dzieła. Beethoven napisał 9 symfonii. 9. Haydn ponad 100. Ale nieważna jest ilość, tylko jakość. Beethoven tworzy swoje największe dzieła w stanie absolutnej albo prawie głuchoty. A zatem do głosu dochodzi tutaj niesamowita wyobraźnia muzyczna, żeby słyszeć 100 instrumentów grających tylko w głowie i żeby to przełożyć na świat rzeczywistych, fizycznych dźwięków i żeby to było nie tylko dobre, ale żeby to było doskonałe. To jest właśnie coś, co nazywamy geniuszem Beethovena i w ogóle geniuszem muzycznym. Tak Beethoven tworzył swoje dzieła. I może właśnie dlatego, że ten jego świat wewnętrzny był przecież zupełnie inny niż to, co słyszał, bo nie słyszał tego, co na zewnątrz. Jego muzyka wyłamuje się. On się wyłamuje z tej doktryny, nawet tego przepisu, o którym mówiłem, z tego allegra sonatowego. I jego muzyka staje się już na wskroś, przekracza tę epokę, w której powstała, i staje się już romantyczna. I dlatego Beethovena nazywamy największym romantykiem wśród klasyków, z których się wywodzi, lub na odwrót, największym klasykiem wśród romantyków. Zrobił ten wielki krok, przekroczył własną epokę muzyczną i stał się wzorem dla klasyków, dla twórców romantycznych. To było niesamowite i pozostaje niesamowite, bo Beethoven, zresztą podobnie jak Mozart czy nawet Haydn, są kompozytorami żywymi, to znaczy ich muzyka jest wciąż najbardziej popularna, najczęściej wykonywana na całym świecie. Zatem widzimy tutaj, te wieki, które minęły, niczego nie ujęły muzyce. A to świadczy właśnie o genialności kompozytorów i o genialności ich dzieł. To jest właśnie miarą geniuszu, żeby dzieło nie było tylko gdzieś zachowane, znane, wykonywane w jakimś ograniczonym czasie, ale rozprzestrzeniło się i trwało. To jest właśnie geniusz Beethovena. Teraz, proszę Państwa, ja podyktuję troszeczkę, bo nie ma tego dużo. Oczywiście chciałbym, żebyście tak jak to robicie w przypadku innych lekcji,
i innych epok poszerzali tą wiedzę, którą mamy tutaj na lekcjach. Ona oczywiście może być też poszerzona w formie referatów, jak też to zawsze robimy, jak się często umawiamy na coś takiego, więc to będzie tylko taka krótka notatka, ja ją przeczytam normalnie, wy za pomocą stop klatki sobie to spiszecie. A zatem Ludwig van Beethoven w nawiasie 1770 do 1827, mimo iż jest jednym z trzech klasyków wiedeńskich, swą twórczością wykracza poza ramy klasycyzmu. Przecinek, stając się prekursorem stylu romantycznego w muzyce. Kropka. Forma sonatowa, to o czym mówiłem w przypadku Allegra sonatowego, czyli w nawiasie, swoisty przepis na komponowanie muzyki klasycznej, zamknąć nawias, w przeciwieństwie do pozostałych klasyków, staje się dla niego ograniczeniem. Kropka. Ogromny ładunek emocjonalny, jaki tkwi w jego dziełach, stał się natchnieniem twórczym dla kompozytorów doby romantyzmu. Tyle jeśli chodzi o notatkę, tyle jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję internetową. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się już na żywo, a jeżeli kwarantanna będzie się przedłużać, no to pomyślimy o dalszych tego typu lekcjach.